nie rozumiem się. A co będzie z nami, czego nie wiemy, na użycie swoje gramy, na siebie się wpływamy, a potajemnie w sobie się kochamy. Na razie się bajerujemy, trochę kolegujemy. Tradycyjnie zawsze w ostatnią sobotę lipca organizowaliśmy Dni Krynek. Niestety pandemia w roku ubiegłym uniemożliwiła organizację tego cyklicznego święta. W związku z powyższym w tym roku zrobiliśmy coś na wzór Dni Krynek, ale też w duchu takim bardziej rodzinnym. Kiedyś próbowaliśmy też i organizowaliśmy w czerwcu Święto Rodziny. Postanowiliśmy, a głównie Ośrodek Kultury w Krynkach, że powtórzymy i to w troszeczkę mniejszej wersji wydania Dni Krynek zrobimy Dni Rodziny i podobnie jak Kruszyniany i Sabantuj i Przyjaciele. Bardzo fajnie, że te hasła nam tak się zbiegły, ponieważ w dniu dzisiejszym i warto to podkreślić. I cieszymy się, że są przede wszystkim maluchy, dzieci. Chcielibyśmy, żeby to oni dzisiaj w tym dniu szczególnie skorzystali razem z rodzicami. No przede wszystkim to, co widać, one były przygotowywane dla dzieci, a więc dwuhańce, które się cieszą powodzeniem. Występy zespołów, bardziej skupiliśmy się na naszych lokalnych zespołach, ale też jest obok basen, są ratownicy, można korzystać. Jest niewielki punkt konsumpcyjny, są lody, coś można też kupić na pamiątkę, jakieś drobne gadżety, ale chodzi o to, żebyśmy pobyli ze sobą. Mieszkańcy i nasi turyści, i rodzina, znajomi. Czubi, 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 czubi. Opa, opa, hej!